Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus i uczniowie jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy. I zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby ci choć frędzli u jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, Odzyskiwali zdrowie. Oto słowo Pańskie. Pana, Przyjdź, duchu światłości, przez Maryję Matkę światłości, aby Twoja światłość jaśniała w naszych sercach, umysłach i ciałach. Przyjdź, duchu święty, aby te słowa światłości

Wiemy, że Pan Jezus, odkąd e, e, przyjął Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela i utrzymał Ducha Świętego, nowe wylanie Ducha Świętego od Boga Ojca, to ciągle był w ruchu, e, wędrował, był w różnych miastach, wsiach, osadach. Bo chciał, żeby wszyscy go zobaczyli, wszyscy go usłyszeli, aby nawet mógł wszystkich wręcz dotknąć. Więc Jezus chciał być blisko ludzi i chciał, żeby oni byli blisko niego. Byli przy nim uczniowie, którzy mu towarzyszyli, którzy go ochraniali, którzy mu pomagali którzy razem z nim modlili się i słuchali Jezusa. Najwięcej słów od Jezusa usłyszeli po Maryi, po Józefie, apostołowie. Więc ci, którzy mieli być głosicielami słowa, musieli być pełni słów Jezusa. Więc dla Pana Jezusa nie było czegoś takiego jak my nazywamy czas stracony pan Jezus wykorzystywał każdą chwilę każdy moment swojego życia aby wielbić swojego ojca i żeby każde słowo i czyn był pożyteczny dla nas dla ludzi i tak jest bo cokolwiek uczynił Jezus jest to z pożytkiem dla naszych dusz więc pan Jezus Przeprawia się na drugą stronę jeziora Genezaret. I kiedy tylko przybił do brzegu, ludzie go rozpoznali. Zaraz go rozpoznano, jest napisane. Kiedy tylko wysiedli z łodzi, poznali, że to jest Jezus. A więc Jezus był rozpoznawalny. Przez wielu ludzi, e, którzy mieli kontakt z Jezusem wcześniej i potem opisywali, jak Jezus wygląda, jak się zachowuje, kim jest, e, dlatego był tak rozpoznawalny, mimo że w tamtym czasie nie było mediów, nie było przekazu obrazu, zdjęć, kamer, a jednak e, ta opinia o Jezusie rozchodziła się bardzo szybko. Rozpoznali Go. I módmy się o to, żebyśmy i my mogli rozpoznawać Jezusa właśnie w różnych momentach i miejscach naszego życia, aby go rozpoznawać od razu. Aby nie było czegoś takiego, że Jezus jest, a ja go nie rozpoznaję, a ja go nie widzę, nie słyszę, nie czuję, nie jestem z nim. I ta sytuacja była dosyć zabawna, kiedy Chrystus był już po tej stronie jezioro Genezaret, bo ludzie go rozpoznali. Jest napisane również ludzie biegali po całej owej okolicy. To naprawdę wyglądało właśnie tak zabawnie. Wyobraźcie sobie, wielu ludzi, starszych, młodych, dzieci, którzy. Biegają za Jezusem, którzy biegają, e, ogłaszając w różnych miejscowościach: Jest Jezus, wyjdźcie, zostawcie wszystko, swoje prace, swoje zajęcia, idźcie do Jezusa, On tam jest, On na Was czeka. Ludzie więc śpieszyli się, żeby być z Jezusem, żeby nie zmarnować żadnej chwili, żeby każdą chwilę wykorzystać, odkąd dowiedzieli się, że jest, aby być z Nim. I ci ludzie zaczęli znosić na noszach różnego rodzaju chorych, gdzie jak słyszeli przebywa. Wyobraźmy sobie również ten, cudzysłowie, taki transport ludzi na noszach, setki, tysiące ludzi wyciągniętych z domów, ciężko chorych, kalekich, ułomnych, spaliżowanych, którzy byli przenoszeni do Jezusa, cała ta okolica, więc zamieniła się. Wielki szpital. Wcześniej ci ludzie byli poukrywani, a może nawet niektórzy się wstydzili tych ludzi ciężko chorych, jakichś może cierpiących na różne choroby takie upokarzające, albo nawet ludzie niepełnosprawni, umysłowo, chorzy psychicznie, opętani. Niezwykłe widowisko, a Jezus. Jest z nimi pośród nich przechadza się. I wszystkich uzdrawia oczywiście, którzy mieli wiarę. Prosili Jezusa, żeby mogli się choć frędznie Jego płaszcza dotknąć, więc mieli taką małą prośbę, choćby to Jezu uczyń to dla nas. Pan Jezus nosił płaszcz, który również był związane z tym, że były także frędzle, takie frędzle związane z wymiarem religijnym, przypominające o tym, żeby zanosić modlitwę do Boga. Taki miał charakter i wyraz religijny związany z tymi frędzlami, to nie były takie zwykłe frędzle pobożni Żydzi właśnie na swoich paszczach mieli je. Więc żebyśmy mogli choć frędzli Twoich dotknąć, choćby to, Jezu. Nawet nie musimy dotykać Twoich dłoni, albo żebyś Ty nas dotykał, ale żebyśmy my mogli dotknąć choćby to. I wszyscy, którzy się dotknęli Jezusa, odzyskiwali zdrowie. Czyli dotykać Jezusa to być Uzdrowionym. Dotykać Jezusa z wiarą, z miłością. To trzeba podkreślić. To znaczy, wtedy będę uzdrowiony. Jest Pan Jezus. Pozwala się ludziom dotykać. Pozwala być bardzo blisko tak, że jest Pan Jezus na wyciągnięcie ich dłoni. E, można powiedzieć, co za. E, ze strony Pana Jezusa zaufanie, co za otwartość. Nie utaczał się, jak to królowie czy władcy tamtych czasów, wojskiem, ochroniarzami, którzy nie dopuszczali do tych władców ludzi, tym bardziej jakichś zwykłych, prostych, chorych. A tutaj król wszechświata. Bóg człowiek jest tak blisko. Dlatego to też niech nas zachęca do tego, żeby być blisko Jezusa. On przecież nas nie odrzuci, nie odgoni, nie powie: Nie potrzebuje cię, odejdź ode mnie. Nie znam ciebie, nie chcę, żebyś mnie dotykał. Więc dotknijmy Jezusa z wiarą, miłością, pokorą a odzyskamy zdrowie.